Maciek, gratulacje, zacięta walka do końca, ale znając siebie pewnie jest niedosyt. Oczywiście, że jest. Było bardzo blisko, żeby znowu wygrać, ale taki jest sport i myślę, że ten konkurs właśnie ze względu na tak małe różnice był bardzo emocjonujący, szczególnie dla kibiców. Wygrał Niemiec u siebie w domu, także no to jest też dodatkowy plus, wiadomo, tak. My zawsze chcemy wygrać u siebie, tak samo dla Niemców. Był to bardzo ważny konkurs, Andy jest bardzo sympatyczny, także no fajnie, że wygrał, wiadomo. Bardziej mi się cieszy ze swojej wygranej, ale to jest kolejny udany konkurs dla mnie, kolejne dobre skoki i myślę, że o to przede wszystkim chodziło. Czy to, że nie udało się wygrać, to uważasz wina pierwszego skoku, czy może po prostu pech do, nie wiem, noc sędziowskich? Znaczy właśnie nie wiem czemu dostałem w sumie jeden punkt mniej od sędziów w drugim skoku jak Andy i Stefan i myślę, że w mojej opinii niesłusznie, bo nie dość, że skoczyłem dalej, to za dużo do poprawy bym nie widział, jeśli chodzi o technikę, bo lądowanie było naprawdę dobre, a oni lądowali krócej i nie powiedziałbym, że dużo piękniej, także no gdybym dostał ten punkt więcej od sędziów, wygrałbym, ale to wiadomo, no nie ma co teraz tutaj lamentować nad rozlanym mlekiem, trzeba popracować jeszcze nad lądowaniem. No i też zdecydowanie pierwszy skok mógł być lepszy, gdybym miał lepszą pozycję startową, mniej punktów tracił, bądź miał przewagę, no to też byłoby inaczej, także kolejne wnioski na przyszłość. Spodziewałeś się, że taki zacięty będzie ten konkurs, a szczególnie druga seria? Tak, wczoraj tego się spodziewałem, bo rzeczywiście po pierwsze jest to mniejsza skocznia, gdzie te różnice są mniejsze, po drugie rzeczywiście ten poziom jest bardzo wysoki i równy. Widać było, że szczególnie Niemcy są tutaj dobrze przygotowani i czują się no, jak u siebie w domu. Także no, kolejny fajny konkurs, także dla kibiców, bo to że jest cały czas walka, to jest właśnie interesujące. Nagroda rzeczowa też się przyda? No na pewno, trochę mało będzie, także trzeba zagadać o następną jeszcze. A teraz tutaj będzie się trenować przez kilka dni. Sądzisz, że to fajnie, że właśnie na tym obiekcie te treningi będą? Znaczy myślę przede wszystkim, że dobra decyzja, dlatego że no nie wracamy tak daleko do domu, bo to by było bez sensu wracać ponad 1200 km do domu, żeby za parę dni jechać znowu około 1300 km. Spokojnie potrenujemy, przede wszystkim odpoczniemy, zregenerujemy się. Ten obiekt jest bardzo dobry do treningu, już trenowaliśmy miesiąc temu, także myślę, że bardzo trafna decyzja. Stąd już mamy niedaleko do Einsiedeln, więc jak najbardziej jestem pozytywnie nastawiony do tej decyzji. Rozumiem, że w Einsiedeln umocnisz się jeszcze na tej pozycji lidera. Tak jest. Taką mam nadzieję, będę dalej robił swoje, wykonywał swoje zadania i mam nadzieję, że to przyniesie dobry rezultat. Bardziej, że lubisz tam skakać. Tak, lubię. W zeszłym roku mnie tam nie było, ale mam bardzo miłe wspomnienia, więc z chęcią tam pojadę. To dziękuję, jeszcze raz gratuluję i miłego wieczoru. Dziękuję.